Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów w ramach Dnia Otwartego Kampusu Ochota. Uważam, że jest to świetna okazja, żeby jednocześnie dobrze się bawić i dowiedzieć czegoś ciekawego, czegoś nowego. I ja przez najbliższe minuty będę opowiadać Państwu o czymś, co z pozoru zupełnie nie ma sensu, ponieważ będę mówić o przypadkowych odkryciach w chemii. No i tu już pojawia się taka sprzeczność, no bo odkrycia, no coś wielkiego, przypadkowe, więc zupełnie właściwie łut szczęścia, niezależny od nas, a jednocześnie w nauce ścisłej, którą niewątpliwie jest chemia. Także zapraszam na taką wędrówkę i pogawędkę o tych przypadkach, również w naukach ścisłych. Bo też czymże jest przypadek? Przypadek według słownika języka polskiego to zdarzenie lub zjawisko, których nie da się przewidzieć. No ale zaraz, będziemy mówić o naukowcach, którzy poważnie podchodzili do swojej pracy, którzy spędzali długie godziny, dni i tygodnie pracując nad czymś dla nich wyjątkowo ważnym. Więc gdzie tu jest miejsce na przypadek? Ciężko to połączyć. Dodatkowo przypadek to pojedyncze zdarzenie lub pojedyncza sytuacja. I tutaj znów pojawia się sprzeczność, bo większość odkryć, o których wspomnę, to będą rzeczy, które my doskonale znamy, z których korzystamy mniej lub rzadziej w życiu codziennym, więc to nie było nic jednorazowego. Ale tutaj muszę od razu zaznaczyć, że ci wszyscy uczeni, o których opowiem, pracowali intensywnie, zgadza się. Podchodzili do pracy poważnie, to też się zgadza. Ale odkryli coś zupełnie innego niż to, nad czym pracowali, co było ich celem. Bo jak mawiał Pascal, przypadkowe odkrycia zdarzają się tylko umysłom przygotowanym. I rzeczywiście te umysły wszystkie będą przygotowane. No i na początku tam będzie potrzeba wynalazku, ale zupełnie nie takiego, jakim finalnie skończy się ich praca badawcza. Przenosimy się do Londynu. Jest rok 1856. Zapewne pada, bo skądś też wzięło się stwierdzenie angielska pogoda. W tym czasie William Perkin pracuje nad otrzymaniem syntetycznego odpowiednika chininy. Jest na trzecim roku studiów chemicznych. I po wielu nieudanych próbach, kiedy przychodzi czas na mycie szkła laboratoryjnego użytego do tych doświadczeń, stwierdza, że na dnie jednej z kolb pojawił się osad o zadziwiająco pięknej barwie. Ona była na tyle niespotykana, że Perkina, mężczyznę, skłoniło to do tego, żeby tą substancję wyizolować. I w tamtym okresie jesteśmy właściwie w centrum rewolucji przemysłowej w Anglii, napędzanej głównie przez przemysł włókienniczy. Okazuje się, że kolor, barwnik moweina, który do dzisiaj jest stosowany jako moweina, o kolorze takim fioletowym, ale z delikatną domieszką różu, spodobał się francuskiej cesarzowej Eugenii, brytyjskiej królowej Wiktorii i z miejsca staje się dominującym barwnikiem wykorzystywanym na przemysłową skalę w Anglii i w Europie, a później też na świecie. I to przypadkowe odkrycie, które jest jakże daleko syntetycznego odpowiednika chininy, czyni 18-letniego Perkina milionerem. I w sumie dobrze, że on opatentował ten wynalazek, bo za chwilę zobaczycie, że jest to czasami kluczowe. Ponieważ w tym samym czasie, również w Londynie, aptekarz John Walker głowi się nad łatwopalną substancją, która mogłaby skutecznie zastąpić krzesiwo. I znów. Długie godziny metodą prób i błędów, w końcu zrezygnowany, bierze jakiś przypadkowy patyk i macza go w przypadkowych substancjach i później idzie i tak sobie pociera o ściany swojego laboratorium, o taki betonowy blat laboratoryjny i tak w ten sposób zapala się pierwsza na świecie zapałka. Sprzedawana początkowo w opakowaniach po 50 sztuk z kawałkiem papieru ściernego, żeby móc tą zapałkę zapalić. Ale błędem było to, że Walker nie opatentował swojego wynalazku, bo początkowo też nie było takiej potrzeby, to nie był od razu komercyjny hit, ale zrobił to ktoś inny. I niejaki Samuel Jones opatentował zapałki i dorobił się fortuny na cudzym pomyśle, ponieważ nie on był wynalazcą zapałek. Również w Londynie Robert Chesbra pracuje nad wynalezieniem oleju opałowego na bazie tłuszczu wieloryba.
i szukając inspiracji udaje się do pobliskiej rafinerii. I tam dzień jak co dzień, dzień roboczy, napotyka na robotnika, który oczyszcza jedną z pomp służących do wypompowywania ropy z jakiejś mazistej, brązowej substancji. No i Robert zagaduje go, a ten opowiada mu, że trzeba tą substancję usuwać, dlatego że ona jest szkodliwa dla tych pomp, powoduje ich w ogóle zatarcie, nie taką efektywność pracy. Jednak czasami podczas tego czyszczenia w ogóle tą substancją interesują się inni robotnicy, ponieważ wierzą, że ona przyspiesza gojenie ran. Więc czasami nawet podczas tego czyszczenia jest to opakowywane i zabierane przez tych robotników do domu. No więc jak Czesbra to usłyszał, to stwierdził, że on koniecznie musi też spróbować. Więc pobrał próbkę takiego mazidła, zabrał ze sobą do laboratorium. I później zdarzyła się właściwie część najbardziej drastyczna w tej całej historii, ponieważ on rzeczywiście w tym laboratorium oczyścił tą próbkę. Ona pozbyła się takiego zniechęcającego zapachu, straciła swoją brzydką, brunatną barwę, stała się bezbarwna. No ale jak można sprawdzić, czy ona rzeczywiście przyspiesza gojenie ran? Także tak jak mówiłam, to jest ten drastyczny moment, ponieważ naukowiec zaczął sam sobie kaleczyć skórę, ciąć się i smarować tą substancją. Twierdził, że ona rzeczywiście przyspiesza gojenie ran. Na ile to była autosugestia, a na ile rzeczywiście cudowne działanie tej substancji, no to już ocencie sami, ponieważ tak ruszyła w latach 70. XIX wieku komercyjna produkcja wazeliny. Tutaj wazelina. A teraz z Londynu przenosimy się do Sztokholmu. Jest rok 1864. I tam Alfred Nobel pracuje z nitrogliceryną. Jednak jest to materiał wybuchowy, który jest często stosowany w ówczesnym czasie, jednak po serii nieszczęśliwych wypadków, w których ginie również Emil Nobel, rodzony brat Alfreda, władze Sztokholmu zakazują jakiegokolwiek stosowania nitrogliceryny na terenie miasta. Nie ma koniec, to jest zbyt niebezpieczne, zbyt wiele wypadków spowodowało i nie ma możliwości pracy z tą substancją, nigdy więcej. Jednak Nobel wcale nie zamierza się poddawać i wykorzystuje taki trik, że przenosi swoje laboratorium na barkę zacumowaną na jednym ze sztokholmskich jezior, konkretnie na jeziorze Mälar. No i wykorzystuje taki kruczek prawny, dlatego że prawo obowiązujące na lądzie nie obowiązuje na wodzie. Więc na tej barce może bezkarnie kontynuować swoje badania. Jest bardzo pewny siebie, dlatego że stwierdza, że co może się stać? Przecież tyle lat z nią pracuje, świetnie ją zna, ma pracę taką manualną, jest obeznany. Nawet nie przekonuje go to, że zginął w takim wybuchu jego własny brat. No ale gubi go ta pycha, gubi to ta jego zbytnia pewność siebie, dlatego że fiolka z nitrogliceryną w pewnym momencie wypada mu z rąk. I normalnie powinien nastąpić wybuch, powinien zginąć, tak jak ci pozostali badacze. Jednak tego jednego razu ta nitrogliceryna nie wybucha. Okazuje się, że tutaj zadziałał piach, który był na posadzce tej łodzi naniesiony z nadbrzeża. Okazało się, że to jest świetny stabilizator nitrogliceryny. Jeszcze tutaj to była zwykły piasek, krzemionka, on później opracował metodę i ziemia okrzemkowa okazała się najbardziej efektywnym stabilizatorem nitrogliceryny i Nobel właśnie z racji tego przypadkowego odkrycia opracowuje produkcję dynamitu. I on jest znowu trochę naiwny, ponieważ stwierdził, że jeżeli pokaże ludziom taką niszczycielską siłę wybuchu, którą może spowodować dynamit, to oni zaprzestaną konfliktów zbrojnych, nie będzie wojen, że to tak człowieka wystraszy ta eksplozja, że zaniecha takich morderczych działań. Jak wiemy, tak się nie stało, ale Nobel do końca życia miał z tego powodu wyrzuty sumienia, że taką śmiercionośną broń dał ludzkości. On się staje milionerem, do końca życia opatentuje przeszło 350 wynalazków, więc on cały czas aktywnie działa. Ale te wyrzuty sumienia dają o sobie znać i dlatego ustanawia Nagrodę Nobla. Cały swój majątek przeznacza właśnie na ufundowanie nagród dla ludzi, którzy rzeczywiście pracują, ale dla dobra ludzkości.
Więc żeby dostać Nagrodę Nobla, trzeba jednak zasłużyć się pod tym pozytywnym kątem, jeżeli chodzi o wynalazki służące ludzkości. Jest to w przeliczeniu na złotówki kwota około 4 milionów złotych na wynalazce, przy czym oczywiście niewątpliwie więcej warty jest ten ogólnoświatowy prestiż, ale nagroda jest przyznawana do tej pory właśnie, żeby to jakoś zrekompensować to wynalezienie dynamitu. No a my przenosimy się do USA, jesteśmy na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, jest rok 1878. I tam Konstantin Fallberg spędza całe dnie na pracy z węglem, szukając innych jego zastosowań. I on jest tak pochłonięty pracą, a właściwie chyba lekko z higieną mu na bakier, ponieważ pewnego dnia wychodzi z pracy i zapomina o umyciu rąk. Dociera do domu i tam jego żona czeka na niego ze świeżo wypieczonymi bułeczkami, które on uwielbia. Co jakiś czas mu je robi, więc to jest taki domowy specjał powtarzający się w tym domowym menu. I kiedy on wraca do domu, znowu tych rąk nie myje. Tak? I z takimi brudnymi rękoma, no od węgla to wiadomo jakie one były, siada i zabiera się za jedzenie tych bułek. Po kilku gryzach stwierdza i pyta żony, czy ona by nie zmieniła receptury, bo one wydają się jakieś bardziej słodkie niż zwykle. No ona oczywiście zaprzecza, skoro wszyscy je lubią, to po co zmieniać tak dobry przepis. I wtedy on już wpada na to, że kwestia tego słodkiego smaku jest nie w bułkach, ale w jego dłoniach. I tak właśnie został wynaleziony imid kwasu ortosulfobenzoesowego, czyli sacharyna, która jest do dzisiaj stosowana jako słodzik. Ale mało tego, ten jej wynalezienie było przypadkiem, ale i szczęśliwym zbiegiem okoliczności było to, że ona daje smak kilkanaście razy większy, od 300 do 500 razy słodszy niż sacharoza ten smak jej jest. Bo gdyby to było napór na równi, to pewnie Fallberg nie poczułby różnicy, a tutaj zaważyły i jego brudne dłonie i same właściwości sacharyny. Więc kolejne odkrycie, z którego właściwie korzystamy do dzisiaj. A my jesteśmy na Politechnice w Paryżu, we Francji. Jest rok 1896. I tam Henri Becquerel bada zjawisko fosforescencji. I kiedy zaplanowuje sobie badania na następny dzień, to bardzo mocno się rozczarowuje, dlatego że on potrzebuje naświetlić to ciało, którego tutaj fosforescencję bada światłem pochodzącym najlepiej ze Słońca. Więc ma skonstruowany układ pomiarowy, z którym jest ruda uranu zawinięta w kliszę fotograficzną, tylko jest jeden mały problem, bo Słońca brak. Dzień trafia się pochmurny. Więc on już wie, że z badań tego dnia nic z tego nie będzie. Wkłada to zawiniątko do kieszeni fartucha i zapomina o nim. Po kilku dniach, kiedy trafia ręką do kieszeni, wyjmuje to zawiniątko, to zauważył, że klisza fotograficzna w miejscu styku z rudą uranu jest naświetlona. I zadaje sobie pytanie, ale jak? Przecież nie było słońca, nie naświetliłem tego układu. Coś jest nie tak, ale co on się będzie martwił? On ma ważniejsze rzeczy do roboty, a tym niech się zajmie jakaś nowa doktorantka. Jest w pracowni jakaś nowa doktorantka, niech ona się zajmie. Najlepiej do pomocy niech weźmie męża, niech sobie dłubią nad tym zagadnieniem. Ja mam ważniejsze rzeczy do roboty. I tak jak widzicie, właśnie to zjawisko promieniotwórczości odkryła z mężem Maria Skłodowska-Curie, za co cała trójka razem z Becquerelem otrzymują w 1903 roku Nagrodę Nobla. Ale to zjawisko znowu przypadkowe, odkrycie przypadkowe, dlatego że wystarczyło, żeby słońce wyjrzało za chmur i Becquerel nadal by badał fosforescencję, nie promieniotwórczość. Więc tak szczęśliwie się złożyło, że jednak te badania poszły w zupełnie innym kierunku. A my jesteśmy w aptece w Atlancie w stanie Georgia. Jest rok 1903, czyli ten sam rok, w którym Skłodowska-Curie dostała Nagrodę Nobla. I tam farmaceuta John Pemberton pracuje nad lekiem mającym pomóc wyjście z nałogu od uzależnienia od morfiny. I nie bez powodu jest też fakt, że uzależniony od morfiny jest sam Pemberton. I tutaj wtedy ówczesny stan wiedzy
wskazywał na to, że żeby skutecznie zwalczyć nauk uzależnień od morfiny, to trzeba przejść na kokainę. Więc on pracuje nad lekiem mającym w składzie kokainę, takim, żeby móc odstawić morfinę. No, taki był stan wiedzy wtedy. Więc on testuje różne składy, różne smaki, różne dodatki tego leku. W końcu opracowuje jedną recepturę, która w smaku jest całkiem dobra i jest sprzedawana w liczbie 9 szklanek dziennie. Tyle w stanie jest wytworzyć. Skład tej mieszaniny się zmieniał. Dzisiaj wypija się dziennie 2 miliardy filiżanek na całym świecie tego leku. A tym lekiem jest nic innego, tylko Coca-Cola. Więc to też było farmaceutyczne, przypadkowe odkrycie, jak wyjść z nałogu morfinistycznego, z morfiny. No ale tak sobie jak pomyślimy, no to ta cola, to może jeszcze jakieś chipsy, tak jest kiepska pogoda, to jakieś firmy albo Netflix, no i tutaj jest udany sposób na jakiś popołudnie czy wieczór. No a w takim razie Coca-Cola, że została wynaleziona przypadkowo, to wiemy, ale okazuje się, że chipsy były też dziełem przypadku. I tutaj będzie anegdota, niekoniecznie kluczowe odkrycie, przynajmniej porównywalne z tamtymi. Otóż w 1853 roku kucharz George Crumb ma dość narzekania klienta na to, że serwowane przez jego frytki są za grube. Kiedy kolejna porcja frytek wraca na kuchnię z tym samym zarzutem, no to ten kucharz się denerwuje i tnie ziemniaki na takie, tak cienkie plasterki jak kartki gazety właściwie. No i podaje sobie myśli, a masz, bo teraz już ci nie będą za grube. No i bardzo zdziwiony jest ten klient, ale stwierdził, że czegoś tak dobrego to w ogóle on w życiu nie jadł. I wkrótce, niedługo potem, rzeczywiście to jest sztandarowe danie tej restauracji, która też Saratoga Chips funkcjonuje do dzisiaj. Tylko dzisiaj już nie walczy z upierdliwymi klientami, tylko podobno ma zatargi z aktywistami, którzy propagują zdrową żywność i zdrowe żywienie, bo twierdzą, że to niestety serwowane dania są absolutnie niedobre dla ludzkiego organizmu, więc teraz nie ci klienci, tylko teraz w drugą stronę ma być powiedzmy wege, a nie takie tłuste jak chipsy. Tyle anegdoty, a my przenosimy się do Anglii, jest rok 1908. I tam Harry Burley pracuje w fabryce broni. Będzie odpowiedzialny za wynalezienie stopu, który byłby na tyle odporny i na tyle wytrzymały, żeby mógł służyć do produkcji broni, do produkcji pistoletów. Ale tak naprawdę on dopiero zaczyna tam pracę i ma taki okres próbny, taką fazę rozruchową, żeby zapoznać się z laboratorium, co jest gdzie, kto jest kim i właściwie popróbować sobie aparatury i odczynników, które tam są. Bo on jest świeżo po studiach, to jest jego pierwsza praca. I on przypadkowo odkrywa stop odporny na działanie kwasów. I teraz zanurza go w kwasie azotowym, w kwasie cytrynowym i jego powierzchnia pozostaje niezmieniona. On jest trochę za miękki, żeby być stosowany w takim celu, w jakim on został zatrudniony do produkcji broni. Ale niemniej jednak ma na to pomysł, jak wykorzystać ten wynalazek. No i biegnie do pobliskiej fabryki produkującej sztućce. I ten napis stainless steel na nożach, które używamy, albo w ogóle na sztućcach, to jest właśnie ten stop, wynaleziony przypadkowo w Anglii wtedy. Więc niekoniecznie zgodnie z przeznaczeniem ten wynalazek został użyty, ale jednak stosujemy go do dzisiaj. A teraz przenosimy się do Szpitala Świętej Marii. W Anglii, w Londynie, jest rok 1928. Szpital istnieje do dziś. Wszystkie dzieci Williama i Kate przyszły właśnie tam w prywatnym skrzydle tego szpitala, nazywany Windoling. No tak, i właśnie tam miało miejsce kolejne przypadkowe odkrycie, o którym będę mówić. Ponieważ tam Alexander Fleming pracuje nad szczepionką na tyfus. Jednak problem z nim jest taki, że on nie bardzo ceni sobie porządek. I nie bardzo dba o ten porządek w laboratorium. Więc kiedy na weekend zostawia wszystko tak właściwie piątek,
16, zakładajmy, zostawiamy wszystko jak jest, to w poniedziałek wrócimy i będziemy się martwić. To wtedy po powrocie, po dłuższej przerwie weekendowej, zauważa, że na pozostawionej szalce pojawiła się pleśń. No to niedobrze, bo trzeba będzie taką szalkę wyrzucić. Ale dobrze, że w tym całym roztargnieniu, w tym całym niechlujstwie Fleming zwrócił uwagę na to, że w okolicach tej pleśni plamy bakterii, kolonie bakterii zniknęły. No on już wiedział, że coś jest nie tak, że to się stało coś dziwnego. I właśnie to był pierwszy krok ku odkryciu penicyliny, która w 1942 roku wchodzi na rynek. Jak wiemy, ona uratowała życie tysiącom albo milionom ludzi i przykre jest to, że to odkrycie mogło być zrobione dużo szybciej, bo już w 1897 roku niejaki Ernest Duhesne napisał doktorat o niszczeniu mikrobów przez pleśń, ale napisał, obronił, schował do szuflady i nic z tym nie zrobił. A jak wiecie, penicylina właściwie zmieniła losy ludzkości jako takiej. I byśmy mieli coś takiego prawie 50 lat wcześniej. Więc czasami jednak warto pochylić się jeszcze chwilę dłużej nad tym, co się bada, nad tym, co się robi. No i jak już wspomniałam, w 1945 Fleming razem ze współpracownikami otrzymuje Nagrodę Nobla, ale on w całej tej skromności powiedział, że właściwie tu to sama natura spowodowała, że on odkrył tą penicylinę. Bo on szukał czegoś innego, a tu właściwie pojawiła się pleśń, więc jakaś naturalna sprawa. A że tam zniknęły ogniska bakterii, to właściwie on był tylko pionkiem w grze, że to się zadziało samo. No ale jednak wiedząc, że wcześniej już zaobserwowano coś podobnego i nic z tego nie wyszło, to jednak chyba on nie doceniał swojej roli w całym tym wynalazku. A my jesteśmy w Deepwater w New Jersey w USA. Jest rok 1938. Tam Roy Plunkett pracuje nad nową substancją chłodzącą, która mogłaby być wykorzystywana w lodówkach, w zamrażarkach, chłodziarkach i właściwie pracuje metodą prób i błędów. Należy stwierdzić, że i należy podkreślić, że wtedy nie dysponowano takim sprzętem jak my dzisiaj. Te wszystkie eksperymenty i wynalazki odbywały się najczęściej metodą prób i błędów, a więc uzyskaniem jakiejś substancji bliżej nieokreślonej i wtedy testowaniem jej do innych celów albo do założonych celów. Tak jest i tym razem. On dysponuje szeregiem karnistrów, w których miesza w określonych stosunkach różnego rodzaju, z reguły przypadkowe substancje i tak pracuje. No i pewnego razu zauważa, że na drugi dzień w jednym z karnistrów na dnie pojawia się osad. No i przygląda mu się bliżej, na pewno nie będzie to chłodziwo takiego jakiego szukał, ale teflon jest znany do dzisiaj. I tym wynalazkiem szybko zainteresowała się NASA. My korzystamy do dzisiaj i konwencjonalnie, a pewnie niektórzy też korzystają niekonwencjonalnie, ale jest on nam szeroko znany i stosowany do tej pory. No a my zostajemy w USA, ale jesteśmy w Rochester w 1942. Jesteśmy w laboratorium Kodaka. I właściwie to Kodak kojarzy nam się z aparatami fotograficznymi, z filmami fotograficznymi dla tych z Państwa, którzy jeszcze pamiętają te aparaty na odpowiednie filmy, a nie te cyfrowe. Jednak takie badania musiały zostać odłożone na bok, bo jest rok 1942, jeszcze trwa II wojna światowa i wszystkie laboratoria, które miały predyspozycje do tego, aby móc działać na poczet przemysłu wojskowego, są zmuszone to zrobić. Właściwie hipotetycznie to zmuszone to jest za mocne słowo, ale jednak nie dostawały pieniędzy na działanie, jeśli nie zaangażowały się w pracę na rzecz przemysłu zbrojeniowego. Także Kodak, chcąc nie chcąc funkcjonować, musiał się temu podporządkować. Jego zadaniem jest wynalezienie substancji, która mogłaby być zastosowana jako to szkiełko w celownikach do broni. Z racji tego, że to jest taka firma fotograficzna, to tutaj te celowniki. No i Harry Coover pracuje nad tym. I on znowu metoda prób i błędów, sprawdza poszczególne kombinacje, metody, syntezuje różne substancje. Jedna z nich jest dosyć interesująca. Jest nią cyanoakrylan, ale nie spełni funkcji w konstrukcji celowników
stosowanych w broni. Także ta metoda syntezy cyanoakrylanu na długie, długie lata, przynajmniej na lata wojenne, trafia do szuflady. Jednak dobrze, że po wojnie Hoover do tego wrócił, dlatego że cyanoakrylan to jest superglue, dzisiejszy superglue bądź też kropelka. Wtedy Kodak wyprodukował pierwszy taki prototyp tego kleju jako Eastman 700, chyba tak się nazywał. No i właśnie, takie przypadkowe odkrycie, taka przypadkowa synteza tego związku chemicznego, ale też zastosowania niektóre były niekonwencjonalne, ponieważ w trakcie wojny wietnamskiej do tamowania krwotoków rannych na polu bitwy żołnierzy stosowano właśnie superglue, żeby się nie wykrwawili pomiędzy transportem z pola bitwy do szpitala. Więc też podobno całkiem poważne zastosowanie i całkiem skuteczne, ponieważ jednak ci żołnierze rzeczywiście przeżyli. No i tutaj do dzisiaj stosowana kropelka albo superglue. I jeżeli Państwo myślicie, że jest to takie proste wynalezienie takiego mocnego kleju, no przecież zwykła metoda syntezy, to teraz dla porównania ten pan, a więc Silver Spencer, 30 lat później pracuje nad otrzymaniem ultramocnego kleju, więc on pracuje nad tym, żeby ten klej otrzymać. No i jak się słusznie domyślacie, czy on otrzymał? No klej otrzymał, ale czy taki super mocny? To niekoniecznie, dlatego że tego wynalazku, czyli tego super mocnego kleju używa się do takich karteczek samoprzylepnych, więc wiecie, jaki on jest mocny. Ale zainteresowano się tym wynalazkiem dlatego, że można na ścianę przykleić, odkleić i farba zostaje tam, gdzie była. Więc tutaj te siły przyciągania są stosunkowo słabe. No ale niemniej jednak nie udało mu się syntezować i otrzymać takiego ultramocnego kleju. A my przenosimy się do laboratorium Sandoz w Bazylei, jesteśmy w Szwajcarii, w 1943 roku. Albert Hofmann pracuje nad środkiem psychoaktywnym, który ma złagodzić bóle i stres związany z porodem. Wpada na pomysł, aby zastosować do tego celu dietyloamid kwasu lizergowego. I tak jest do dzisiaj, i wtedy tak było, że pierwszym krokiem, zanim ten lek zostaje podany człowiekowi, to stosuje się go na zwierzętach. No ale jak podano to szczurom laboratoryjnym, to one zachowywały się bardzo dziwnie. I teraz jedne były bardziej aktywne, inne zachowywały się nielogicznie, trzecie były bardzo otępiałe, więc ciężko było wysnuć jeden konkretny wniosek, jak ta substancja wpływa na zachowanie szczurów, no organizmu żywego, jakby nie patrzeć. No ale ten naukowiec jest bardzo mocno zdeterminowany, no i on postanawia sam zażyć ten lek. Dziś wiemy już, że on zażył 25 razy więcej niż dzisiaj dopuszczalna dawka tej substancji. I stwierdził tak, ja to zażywam, a wy wszyscy patrzcie, co się ze mną dzieje, notujcie każdą obserwację, bo ja nie wiem, w jakim będę stanie po zażyciu tego. Więc on to zażył, minęła godzina 17, wyszedł z laboratorium do domu. Miał w zwyczaju przebywać tą drogę rowerem. Laborant, który był uczulony na to, żeby nie spuszczać go z oka, jedzie na swoim rowerze za nim. Powiedział, że takiego pościgu to on w życiu nie przeżył, dlatego że ledwo go złapał, a był ileś lat młodszy od tego naukowca. No ale a tamtemu się wydawało, że tak ten świat tak wolno się zmienia, tak wolno płynie, że wcale nie jedzie szybko. Okazało się, że prędkość była zawrotna. No ale dotarł do domu. Tam spoczął na kanapie, wszystko zaczęło mu wirować, barwy zmieniać się jak w kalejdoskopie. W międzyczasie żona wezwała na pomoc sąsiadkę, bo nie wiedziała, co ma z nim robić. Więc jak weszła sąsiadka, ten wpadł w panikę, bo nie widział sąsiadki, tylko wiedźmę. Więc ogólnie wesoło. Natomiast zadzwoniono po lekarza, który sprawdził mu wszystkie funkcje życiowe, wszystko w normie. Więc kazano mu leżeć, nie ruszać się pod żadnym pozorem i czekać, aż przejdzie. No i przeszło, w końcu przeszło, tylko po już wszystkim powiedział, że tak naprawdę to była najgłupsza rzecz, którą zrobił, że on właściwie nieznaną substancję zażył. Ta substancja no, ma taką szemraną sławę do dziś, bo mówimy o LSD cały czas, tak? Tak naprawdę pierwsza synteza LSD-25 była w roku 1938,
wtedy przeprowadzono testy na szczurach i innych zwierzętach, a ponowna synteza była 5 lat później, w 1943. Mm-hmm. Za pierwszym razem zdarzyło się tak, że przez przypadek dr Albert Hoffman wchłonął przez skórę najpewniej małą dawkę LSD i miał tak naprawdę te wszystkie fantazje po zażyciu mniejsze, a dopiero następnego dnia był test laboratoryjny pod kontrolą innych laborantów. Tak, bo tutaj rzeczywiście te wersje delikatnie się rozbiegają, ale niemniej jednak do dzisiaj w wielu krajach jest organizowana masa rowerowa przypadająca na dzień 19 kwietnia jako pamiątka właśnie tej pierwszej podróży rowerowej na haju tak naprawdę. Więc to do dzisiaj jest taka pamiątka, osobliwa, bo osobliwa, ale jednak. No a my z racji tego, że jesteśmy w Warszawie, jakby nie patrzeć na Uniwersytecie Warszawskim, to warto wspomnieć o przypadkowym odkryciu, które miało miejsce właśnie na terenie naszego uniwersytetu, na kampusie głównym w 1903 roku. Budynek stoi do dziś, bo miało to miejsce w dzisiejszym Instytucie Archeologii. I tam wtedy to był carski uniwersytet. Jeszcze Polska nie odzyskała niepodległości. I tam botanik Michał Cwiet bada barwniki roślinne. On je pozyskuje z różnego rodzaju roślin i tak naprawdę kolejny raz ma wrażenie, że mu nie do końca wyszła ta izolacja. Niewiele myśląc, wylewa tą próbkę do przezroczystej rury, która była wypełniona węglanem wapnia. Całe szczęście, że ta rura była przezroczysta, że węglan wapnia był biały, a próbka była kolorowa, bo inaczej tam by zaszedł ten sam proces, ale on by tego nie widział. Natomiast tak przeprowadził pierwszą metodę chromatografii barwników roślinnych, a więc rozdzielania barwników, właściwie mieszaniny barwników na poszczególne frakcje. Więc on to zobaczył, nazwał ten proces chromatografią, od greckich słów wielobarwny. Więc tutaj zaważył przypadek, bo raz, że wylał w dobre miejsce i jeszcze barwną próbkę, bo dzisiaj ta technika jest stosowana w kontroli jakości, w przemyśle farmaceutycznym, w ogóle wszędzie większą część kluczowych analiz wykonuje się właśnie w oparciu o chromatografię cieczową. Więc jest to kluczowe odkrycie przypadkowe i tutaj jest Cwiet na tle tej właśnie swojego wynalazku, tej rury. Dzisiaj wygląda to tak, to technika poszła do przodu, to jest nasz aparat, nasz chromatograf, który znajduje się w tym budynku, w podziemiach, tam mamy zlokalizowane laboratorium. Sercem układu chromatograficznego jest cały czas kolumna chromatograficzna, która wygląda mniej więcej tak, jest długości 10 cm, no i jednak trochę wyglądem odbiega od tej pierwotnej szklanej rury. No i do dzisiaj jest pamiątka, tablica pamiątkowa w podziękowaniu polskich chemików, analityków, właśnie podkreślająca to kluczowe odkrycie, które rzeczywiście wiele zmieniło, bo tak naprawdę nawet nie pracując z tą techniką, to jesteśmy od niej zależni, bo wszelakie, właśnie tak jak mówię, kontrola jakości, przemysł farmaceutyczny, niektóre analizy laboratoryjne, które my oddajemy próbkę do laboratorium i czekamy na wynik, ale ta droga od oddania próbki do wyniku jakoś tam przebiega, to już ktoś się męczy, ktoś pracuje na ten wynik, ale to właśnie 95% tego typu analiz jest wykonywanych właśnie z zastosowaniem tej techniki. No i tak na zakończenie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że przypadki chodzą po ludziach i ci ludzie wykonują różne profesje. Dzisiaj rozmawialiśmy o tych wszystkich, którzy byli pochłonięci nauką tak naprawdę, ale trzeba być czujnym i uważnym, bo jeszcze wszystko przed nami, nie wiadomo, jaki przypadek trafi się nam. Ale umysł powinniśmy mieć na takie okoliczności przygotowanym. Także dziękuję za uwagę.